Shema. A new song by Mata. New song by Mata. 2040. Mata for president. I think when Mata is president, weed will be legalized. Yeah, let's check out this new Mata song. Instagram, Streamlabs, link in the description. Let go. Obywatele, obywatelki, osoby obywatelskie. Zwracam się dziś do was nie tylko jako Mata. Zwracam się do was jako Michał. Zwracam się Młody do was jako Kamil, Zosia oraz Agnieszka. Zwracam się do was jako Polak i zwracam się do was jako Polska. Jak zapewne mogliście odczytać z mediów publicznych, grozi mi do 11 lat pozbawienia wolności. 3 za posiadanie 1,5 grama marihuany, zatrważająca ilość, oraz 8 za śpiewanie na drewnianej łódce w stronę ludzi na kamiennych schodach. Większość spraw poniżej 2 gram jest umarzana z miejsca. Ja czekałem na to 4 miesiące i 3 dni, no i się nie doczekałem, ale no jak wiadomo, taka już jest polska codzienność, że równych wobec prawa tu jest kilku. Z kolei na schodkach młodzi ludzie bawią się już od wielu lat i jakoś nikt nigdy nie nazywał tego imprezą masową, aż do momentu, w którym to jednym głosem 30 tysięcy osób krzyknęło jebać telewizję polską. Przypadek? Polityczna gra? A może proces na pokaz? Nie wiem. Ale wiem jedno. Połowę życia grałem na konsoli, a drugą połowę odgrywałem performance i myślę, że dam sobie jakoś radę. Póki co kontrolujecie media publiczne i sądy, ale czas działa na waszą niekorzyść. Z każdym dniem social media są coraz silniejsze, a co za tym idzie, silniejsi stają się ich młodzi użytkownicy, z których spora część to moi fani. Moi fani, z tego miejsca mam do was wielką prośbę. Niezależnie co by się w przyszłości działo wokół moich rozpraw, nie piszcie Freemata, bo nawet w więzieniu byłbym wolny. Cenny czas poświęciłbym na pisanie wersów, czyli pracę nad charakterem, oraz na robienie pompek, czyli pracę nad ciałem. A to wszystko po to, żeby wrócić do was jeszcze silniejszym. A następnie wyzwać na pojedynek w bułgarskie martwe ciągi ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. A następnie prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę. Zamiast Freemata piszcie Mata 2040. Rage music. Long intro, 2 minute intro. But he said a lot of stuff there. He got 3 years for having 1.5 grams. 8 years forming at like some wooden thing near the Vistula River. Nobody really, you don't get in trouble for that, but got mad after 30,000 people said Yebach Polska TV. That's when they got really mad. Conspiracy? Probably not. It's probably the government got mad at Mata. They're trying to burn him down. I guess the prosecutor's name is like Zbigniew, something like that. 2040. Mata 2040. Tak. Już teraz oficjalnie rozpoczynam moją kampanię na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2040 roku. Już teraz, bo młodzi ludzie często przewyższają kompetencjami starszą generację. Podam przykład. Ja już teraz znam 4 języki, a Andrzej Duda tylko 2, z czego jeden wątpliwie. What's the other one? He knows Polish and what? Polish and Russian? Polish and Ukraine? I don't think it's English. I heard Andre speak English. I don't think it's English. What's the other language he knows? Andre's English is... ...języki, a Andrzej Duda tylko 2, z czego jeden wątpliwie. Ja chcę zdepenalizować marihuanę, a Andrzej Duda ułaskawia mefedroniarzy. Władzy nie interesują młode pokolenie, bo wielu młodych nie ma prawa głosu. Bardziej opłacałem się flirtować z emerytami przez telewizor, bo wiedzą, jak nimi manipulować. Starannie pielęgnują przeszłość, ale lekceważą przy tym przyszłość i skazują nas i nasze dzieci na życie w kraju zniszczonym gospodarczo lub na emigrację. Nie chcę tego. Przez całe moje życie wszystkie wielkie głowy mówiły mi, jak mam żyć. Najpierw byli to nauczyciele i dyrekcja, potem media i władze państwowe. Zlisowałem i tych i będę to dalej robił, bo chciałbym, żeby wszystkie leśne dziadki w końcu skumały, że ich czas przeminął i że nadchodzi nowe. Wielu z moich przyjaciół, z którymi 3 lata temu pisałem maturę, ma własne firmy, płacą wysokie podatki, tworzą miejsca pracy dla innych, bo mieli odwagę w młodym wieku wybrać własną drogę. Chciałbym to wspierać. Dlatego też z tego miejsca przeznaczam 1 000 000 złotych na serię startupów, do których o dofinansowanie może... No way! 1 000 000 złotych, that's like 300,000
for people to fund us here. A million złoty is like $1 million here, you know. So, fund a series to start us on. Ah, my man. Poniżej 25 roku życia. Wiem, że to niedużo, ale jeżeli masz jakiś pomysł na wspólny biznes, wejdź na zarabiajzmatą.pl i napisz do mnie. Kolejnym ruchem pod publikę jako kandydata na urząd prezydenta RP jest przekazanie 420 tysięcy na rzecz fundacji 420. 420k. Zostanie płyta fundacji, zostaną opłacone badania opinii publicznej na temat fundacji, ale przede wszystkim zostaną opłacone kampanie edukacyjne na temat marihuany. Uważam, że jest to szczególnie ważne, ponieważ tabuizowanie tego tematu w 2022 roku to nieśmieszny żart. Marihuana jest mniej szkodliwa i uzależniająca niż alkohol, ale tak samo alkohol jest narkotykiem i warto o tym... Alcohol is a drug. I hate people say... No, I don't do drugs. No, I only drink alcohol. Alcohol is a drug, man. Come on. Caffeine is a drug. Pamiętać. Ja będę o tym przypominał, ponieważ zrozumiałem, że jedyną drogą do zmiany w niesprawiedliwym prawie nie jest idealizacja ziółka, tylko długofalowe uświadamianie społeczeństwa. Dlatego będę działał dalej z fundacją i dlatego przeznaczam drugie 420 tysięcy na organizację Monar, która jako jedna z niewielu organizacji w Polsce zajmuje się profilaktyką i leczeniem uzależnień. Pamiętajcie, żeby uważać z używkami, bo mogą was zmieść z planszy. Przez prawie 20 lat mojej kampanii wyborczej chcę dorosnąć w pełni jako artysta i człowiek na oczach całej Polski. Dzięki mojej muzyce i social media będziecie mogli czujnie obserwować wszystkie moje upadki i wzloty, po to, żeby na koniec ocenić całokształt mojej postaci i zadecydować. Do tego czasu wydamy łącznie 33 płyty, ostatnią w 33 roku, a następnie poświęcę się... That's one year 33, gumbao, 33. 7 lat na studia wyższe i praktyki zawodowe, po to, żeby zdobyć ważne na tym stanowisku kompetencje już w nowym świecie. Dzięki temu nie będą one przestarzałe. No a póki co, zapraszam wszystkich na trasę koncertową, na której będziemy zbierać podpisy pod dokumenty poparcia mojej prezydentury, no i bawić się do rana. Tak Audio Jungle. EMATA, czyli mapa. Looking at President Maciek. Oh. Mata. Is he like the number one young figure in Poland right now? Because shut up. Mato Reakcja. Mato. If he does. Mata 40. Is that 18 years from now? He's gonna be what, like 40 years old? How old is Mata? He's like 20. Not the footballer. Mata. Rapper. He's like 22 years old. 21, so he'd be near 40. Oh shit, it's his birthday. Yo, it's my friend's birthday too. Share the same birthday. They share the same birthday. That's cool. Yeah, man. Do you guys actually think he's gonna go to jail? I do not think so. Probably. But the fact that it's even being considered is bad. I'm not here to make predictions. I feel like I'm not in the position. So. Mata for president. I don't know enough about politics or Poland to say if he's good or bad, but. Like a lot of the young people. But that's smart because the young people vote for him. The people that are like young, like right now, like my age, they'll grow up with Mata. Like when I'm 40, those people right now that are like 20 will be smart to announce it that far. Gotta do a lot of work. It's not easy to be present. We say, oh, I promise you this, I promise you that, do this, do that, but. Hard, obviously. Every politician lies. But, you know, that's how the game works. So, Mata for president, that'd be dope. I'm not saying that's good or bad. I don't know. I don't know. I don't vote. I mean, I do vote, but I don't. I'll vote. What do y'all think? Let me know your thoughts on this. I think it's cool. Mata's polarizing figure in Poland. Young people love him, the old people, they don't hate him, but a lot of them do. Like the government pissed off at him, obviously. Mata, man. That's big moves, bro. Bravo! Alright, I don't know what to say.
I thought it was gonna be a song. And then when the rage beat came in, I thought he was about to start spitting, but literally, campaign, Mata 2040. So thanks for watching, Kamblinger. Oham.